relację zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią. Za nami ostatni mecz w sezonie, zremisowany w Gliwicach z bardzo dobrym w tej rundzie Piastem 1-1, choć praktycznie do ostatniej sekundy tego meczu prowadziliśmy 1-0. Dokładnie. Z mojej perspektywy i w mojej ocenie jako zawodnik bardzo boli to, że tym bardziej straciliśmy bramkę w ten sposób. Zawsze jest to, kiedy drużyna wygrywa, i jest to ostatnia sytuacja w meczu i tracimy w ten sposób bramkę kontaktową, nawet nie kontaktową, bo po tej sytuacji sędzia musiał, niestety zakończył mecz, zawsze będzie bolało i takie emocje dzisiaj nam towarzyszą, bo uważam i podejrzewam, że koledzy z szatni podpięliby się pod moje słowa, że dzisiaj byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, bardziej konkretnym. Mimo wszystko, patrząc jednak na cały sezon, nie też tę rundę, tylko na cały sezon, przypominając sobie też te wasze mecze z rundy jesiennej, musimy się uśmiechnąć, bo to jest najlepszy sezon w historii ponad 110-letniej Radomiaka. Siódme miejsce na zakończenie tych rozgrywek, patrząc też na innych Beniaminków, którzy opuszczają PKO Ekstraklasę, no to jednak to był dobry sezon w wykonaniu Radomiaka. Czy zgadzasz się właśnie z takim stwierdzeniem? Podsumowując, cały sezon tych minorowych nastroi mieliśmy bardzo mało. Częściej mieliśmy okazję cieszyć się z tych radosnych chwil w postaci zwycięstw, bądź też w postaci budowania serii. Przed nami kolejny sezon w Ekstraklasie. Podejrzewam, że będzie cięższy niż ten pierwszy sezon dla Beniaminka, ale no cóż, pozostaje nam przełamać ten stereotyp i pokazać, że wspólnie z nowym trenerem, z Mariuszem Lewandowskim i ze sztabem ludzi, który pracuje u jego boku, będziemy podnosić swoje umiejętności. Każdym treningiem nabierać pewności w siebie, w tym co robimy i będziemy zbierać owoce tego w postaci trzech punktów. Z tego miejsca w imieniu swoim i w imieniu drużyny bardzo chciałbym podziękować kibicom za wsparcie przez cały sezon. Nie ma co się oszukiwać, że ten wynik bez nich, bez waszego wsparcia nie wyglądałby tak okazale jak teraz, jak po ostatnim meczu. Dlatego z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję. Głęboko wierzę, jestem przekonany, że będziecie nas licznie wspierać w przyszłym sezonie. Nie ma co się oszukiwać. Jesteście naszym, kibice są naszym 12 zawodnikiem i mam nadzieję, że będzie to wyglądało tak jak dzisiaj, a w meczach domowych stadion będzie pękał w szwach. Na zakończenie jeszcze pytanie o twoje indywidualne występy w tym sezonie. Wszystkie 34 mecze, 100% minut w twoim wykonaniu, 4 bramki, 4 asysty. Patrząc też, porównując twoje dokonania z powołanymi przez selekcjonera Czesława Michniewicza, Patrykiem Kunem czy Kamilem Pestką, są to lepsze statystyki, czyli twój indywidualny występ, twoje indywidualne występy w tym sezonie, no to chyba można ocenić na plus. Mogę podziękować z tego miejsca kolegom z zespołu i trenerom, którzy obdarzyli mnie zaufanie. Moje indywidualne statystyki są pokłosiem dobrej dyspozycji drużyny. Ja zawsze uważam i wychodzę z założenia, że drużyna jest najistotniejsza i to drużyna ciągnie jednostki w górę. Jak można popatrzeć chociażby na moje indywidualne statystyki, tak było w tym przypadku. Nigdy na odwrót. Drużyna jest najważniejsza i zawsze będę to podtrzymywał. A to, że udawało się w tym sezonie dokładać cegiełkę w postaci bramek i asyst,
To jest taka indywidualna moja nagroda i satysfakcja, że praca, którą wykonuję, się opłaca, że masę godzin, których dla zwykłego kibica na co dzień nie widać, przynosi efekty. No i na przyszły sezon będę miał podobne cele, nie będę próżnował, nie będę zadowalał się tym, co udało się osiągnąć, bo wychodzę z założenia, że profesjonalny sportowiec, przede wszystkim ambitna osoba, powinna sięgać wyżej niż gwiazdy i postaram się tą poprzeczkę, która jest bardzo wysoko zawieszona, jeszcze powiesić wyżej. Okej, tego Ci życzymy. Dziękujemy za ten sezon i powodzenia. Dziękuję również. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Do zobaczenia. Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makomedia. Kreatywność wspierana technologią.